serdecznie witamy wszystkich hodowców ponownie z Czarnej. I od razu na wstępie chciałem przeprosić, że w poprzednim wejściu powiadałem, że jest to wspólny gojnik Koziegłówki. Pomyliłem się, za co przepraszam, jest to wspólny gojnik Mazowsze. Wtedy, kiedy rano nagrywaliśmy pierwszy fotoreportaż, pokazywaliśmy puste stoły, zaledwie kilku hodowców, którzy tu przyjechali. Natomiast teraz mamy ich już dużo więcej, jest około godziny drugiej, zobaczmy, samochodów też już jest duża ilość. Hodowcy tutaj już są przy stołach, są częstowani grillem i wszystkim, co tylko tutaj gospodarze przygotowali. Gołębniki mamy natomiast tutaj i co najważniejsze, zaczęło się rozpogadzać. Deszcz ten, który koledzy widzieli, koleżanki wcześniej, już przeszedł jakiś czas temu. Teraz mamy tylko jeszcze chmury, ale pomalutku wiatr je tutaj przewiewa. Wiatru też nie ma za dużego, także jest tutaj całkiem przyjemna atmosfera. Za chwilkę będziemy mieli taką uroczystość wręczania dyplomów za wszystkie poprzednie loty. Tych lotów tutaj, jak ktoś obserwuje, wie, że było bardzo dużo i dyplomów też również będzie dużo. Może nie wszystko będziemy filmować, bo to by zajęło bardzo dużo czasu, ale postaramy się o tych co najmniej pierwszych w każdym locie hodowców, którzy zdobyli pierwsze do 10 powiedzmy miejsca, sfilmować. O, zobaczmy, tak to wygląda. No, czekamy na gołębie. Tutaj przed chwilką tam pojawił się jeden gołąb, ale nie jest to gołąb z tego gołębnika. On nie ma obrączki. Po prostu tutaj wokół chyba ktoś wypuścił. On sobie tutaj siadł, nie chce wchodzić. No, siedzi. Tutaj w pierwszym momencie ktoś tutaj spanikował, że czy to jest to, ale niestety cudów nie ma. Te gołębie były wypuszczone, jeszcze raz przypomnę, o 9.55. Natomiast lecą z odległości ponad 400 km. Także na razie dziękujemy i za chwilkę pokażemy tą uroczystość wręczenia dyplomu. No, tutaj widzimy, trwa impreza w dalszym ciągu. Za chwilę na tym stole pojawią się puchary, które będą też wręczane. A tutaj możemy zobaczyć, jak przygotowują przy grillu różnego rodzaju specjały. To, co się cieszy największą popularnością, to nie muszę mówić, każdy wie o to. Mamy taki akcent, kolega podobnie, przecież jabłka też można się często spróbować. A tutaj zobaczmy też, tak wyglądają koledzy, którzy koleżanki, co właśnie bardzo dużo się przyjechało. Widzimy tutaj na pierwszym planie panią Anię Baranowską, Blankę Baranowską. Też również ta Blanka, ta malutka. Pani Ania nam ostatnio, kiedy ją mieliśmy możliwość filmować, mówiła, że zapraszała właśnie tutaj mamy, żony przede wszystkim hodowców, no i tutaj doczekała się w końcu... Kobiety, przepraszam. Nie wnikajmy. Tak, właśnie, o tak. Ja bym źle wyraziłem. Za dużo ich tu chyba nie ma dzisiaj. No, pogoda też nie jest do końca rewelacyjna. A zresztą szkolny się zaczął. Mój syn na przykład dzisiaj wybrał przedszkole, bo miał jakiś teatrzyk. Ale córka wybrała ogórka. Także kto by nie przyjechał, coś dla siebie znajdzie. No tutaj znajdzie, tutaj wtedy też jak byliśmy, była też taka uczta na mniejszą skalę może, ale teraz już widzimy tych hodowców, przyjechało dużo i zapewne do wieczora jeszcze przejdzie więcej, bo właśnie widzimy tam między innymi jeszcze kolega Jerzy Tarasik, widzę, przyjechał. On tutaj ma na wszystkich wspólnych gornikach wiele, że tak powiem, wiele gołębi i odnosi sukcesy w nim. Także Blanka, życzymy sobie. Kto nie przyjechał, nie żałuje, bo atrakcje jeszcze będą. Gdzieś się nie skończył. Jakie atrakcje? Bo tutaj bardzo dobrze, dużo atrakcji. To zależy, czy wypity będzie kieliszek jeden, dwa czy trzy. Rozumiem. Ale dla trzeźwych też będzie coś. Później, kiedy pani Ania już będzie miała te trzy wypity, też porozmawiamy. Na razie dziękujemy. Skłaniam się. I w kolejnej naszej odsłonie mamy tutaj na pierwszym planie puchary, które będą wręczone hodowcom za poszczególne loty konkursowe. Tutaj oprócz pucharu zobaczmy, firma Irbapol fundowała nagrodę dla 50 hodowców, którzy brali udział tutaj w rywalizacji na tym wspólnym gojniku w Mazowsze. Tutaj koledzy Paweł, Robert, widzimy, bo oni tutaj zostali, gdyż Robert Baranowski pojechał właśnie z gołębiami. Oni tutaj sobie już przygotowują się pomału do wręczania i za chwilkę tą uroczystość zaczniemy. Zobaczmy, hodowcy tutaj się licznie zgromadzili. Będziemy za chwilkę już tutaj patrzeć, jak te nagrody będą komu wręczone. To niestety jest takim niemiłym akcentem, że musimy się spieszyć, jest to, że za chwilkę, że pada teraz... Dzień dobry, witam tutaj szanowni wszystkich kolegów i koleżanki, którzy przybyli tutaj na finałowy lot Drugie Mazowsze 2014. Ja nazywam się Paweł Baranowski, wspólnie tutaj z bratem Robertem i z kolegą Robertem Federowiczem. Dzień dobry.
to przedsięwzięcie rozwinęliśmy. No, tak jak widać, Państwo obserwowaliście, no, loty były ciężkie dla naszego gołębika, ale dotarliśmy do finału. W tej chwili spodziewamy się gołębi z lotu finałowego Świerbodzin 420 km. Na samym wstępie chciałem tutaj, żebyśmy minutką ciszy uczcili śmierć czołowego hodowcy naszego okręgu, kolegi, działacza Wojciecha Oleszczuka, a później przejdziemy do rozdania nagród. Także proszę o minutę ciszy. Dziękuję bardzo. Także na samym wstępie jeszcze życzymy tutaj Państwu wygranych, żeby wszyscy mieli uśmiechnięte buzie i żeby po prostu jak najwięcej tych gołąbków dotarło i zdobyły jakieś czołowe nagrody. W tej chwili przejdziemy do rozdania nagród, dyplomów i pucharków za loty, które odbyliśmy do tej chwili. Także zaczynamy nagrody z lotu Warszawa, który odbył się 15 lipca 2014. 20 miejsce z tego lotu zdobył tandem Pergoł-Sowiński. Zapraszam po odbiór dyplomu. Mało hodowców mogą podchodzić i odbierać te nagrody. Ja tylko przypomnę się, że tutaj jest... Serdecznie gratuluję. Paweł Baranowski będzie wręczał dyplomy. 19 miejsce z tego lotu zdobył Paweł Imrowiec. W każdym z lotów. To chodzi o dyplom, no i dla pierwszych z 5 lotów takich nagrodowych. Nie ma to, u nas 18 miejsce z tego lotu zdobył Paweł Włościański. 17 miejsce zdobył mistrz 417 Dominik Polarski. Zapraszam kolegę po odbiór. Widzieliśmy go też, odbierał nagrodę na wspólnym Dominiku Giewont. Tam jego gołębie też bardzo dobrze lotowały. Wrogowie też jest gołąb. Najlepszy lotnik chyba od Dominika Polarskiego, czy po gołębie Dominika Polarskiego. Także hodowca ten... Gratuluję bardzo. Jest taką, że tak powiem, komendą, który coś tam zdobędzie i za chwilę da. Ale naszego gołębika już jest, także od czego trzeba. 16 miejsce, piekarniak Szpadzik. Zapraszamy. Czy mamy kolegę, może przedstawiciel oddziału? No, zrozumiałe, że w tej ilości dyplomów nie wszyscy przybyli, bo... 15 miejsce ale dla kolegi Mariana Sawickiego. Dyplomy później posłane. Kolega Marian jest, także zapraszamy. No, jest pan. Gratuluję. Gratulacje, panie Marianie. Bardzo proszę. 14 dziękuję. Miejsce dla Wasilewski Suchozier Ziebrski. 13 miejsce dla drużyny Lizaki. 'Gratuluję. Bardzo proszę. Tak? 12 miejsce Markowski Gumiński. Zobaczmy, tam jest bardzo fajna atmosfera. To jest podstawą tego sportu, ażeby tak jak 11 miejsce Janusz Bobin. Na wspólnym gołębniku w Giewoncie, kiedy go spotkaliśmy, ja się go zapytałem. 10 miejsce Andrzej Wojciechowski, zapraszam. On mówi, że to jest przecież święto hodowców. Takie rzeczy, takie święta trzeba świętować i po prostu przyjeżdżać, bawić się, poznawać hodowców, nawiązywać przyjaźnie. 9 miejsce dla drużyna Szybki. Wśród osób o tym samym hobby czas. 8 miejsce Team Góra Kalwaria. Zapraszamy. Z Góry Kalwarii pochodzi też firma Zwapel, która fundowała tutaj te właśnie, teraz pokażę te nagrody. Jak sobie zaglądnę pomału, może być co tam jest w jakimś worku, żeby hodowcy widzieli, bo to na pewno produkty, to mówimy o oregano, drożdże piwne, piwowarskie suszone jeszcze, olej, witaminy, olej
no różne produkty po prostu. Już to może jak później spotkamy kogoś z firmy dwa, potem powiedzą. Odbiorę za kolegę Artyma. Dzięki bardzo. Dziękuję. Szóste miejsce, drużyna Bobo. Może jakiś przedstawiciel? Mimo, że jest tylu hodowców, no, nie ma nikogo, żeby mógł odebrać nagrodę dla hodowców. Piąte miejsce, Ireneusz i Dawid Jankowski. Wiem, wiem. Patrzą w niebo. Oczywiście hodowcy chcieliby, żeby te gołębie wróciły już teraz, ale my niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Raz, raz. Czwarte miejsce z tego lotu, Marcin Kobiela. Krzysiu, nie ma dodania, za nie tu mam brać. Proszę bardzo. Pozdrowimy Marcina Kobielę, reprezentuje kolega, zapewne zabierzemy i dostarczy. Trzecie miejsce dla Roberta Rucińskiego z Warszawy. Drugie miejsce, Górski Bartek i Góral Wojciech. Jest, ktoś tam jest. Górski Bartek i Góral Wojciech. Zapraszam. Mało, ale po swoje. Proszę bardzo. Gratuluję. Dziękuję. I pierwsze miejsce z pierwszego lotu na naszym gołębiku, kolega Jan Macierzyński. Brawo! Otworzył nagrody na naszym gołębiku. Gratuluję. Trzeba powiedzieć oddział Pruszków. Oddział Pruszków. Prusków oddział. Oddział Prusków. Nabyli takiego człowieka niedawno za duży transfer. Następnie drugi lot, Babice Nowe. Zaczniemy teraz od pierwszego miejsca, bo tak mamy ułożone dyplomy. Nie szkodzi, nie szkodzi, przerwiemy. Pierwsze miejsce z Babice, M i W Myjak. Drugie, M i A Buszko. Te dyplomy, jeżeli nawet nie będzie tutaj kogoś, to one zostaną wysłane później do hodowców. Trzecie miejsce dla kolegi Ryszarda Borowskiego. Sponsorem mamy pana Ryszarda. Będą wręczone dla pierwszych 50 gołębi, które z dzisiejszego lotu mają przybyć. Wierzymy, że to nastąpi i że nawet jeszcze dzisiaj będziemy je tutaj wręczać. Pomimo tego, że lot zaplanowaliśmy na godziny wcześniejsze. Czwarte miejsce, Bronisław Małczyński. Wtedy można do tego nie wypuścić. Piąte miejsce, Lech But. Zapraszam przedstawiciela firmy Lech But. Kolega Leszek Rymuza do odbioru dyplomu. Dziewiąte miejsce, drużyna Mości. Widzimy tak się naprawdę. Kolega Mościcki, zapraszam. Niestety na razie mało. Gratuluję. Z kolejnego lotu mamy nagrodzonego kolegę z pierwszego miejsca. Trzecie miejsce dla Andrzeja Baranowskiego. Gratuluję. Po rodzinie jesteśmy, czy nie? Nie. Dostałbyś dwa. Czwarte miejsce dla Artura Rychlickiego. Piąte miejsce. Jestem. Przedstawiciel Rychlickiego Artura. Jestem. Gratuluję. Bardzo proszę. Godnie reprezentować kolegę. Piąte miejsce, Kapinos Lesz.
Szóste miejsce dla Bartosza Morela. Jak przekazuje wielu skodowców, którzy mają tego dyplomy, na gdy nie są obecni, zastępni koledzy, te kolega trzecie miejsce odbiera chyba osobiście. Tandem Kapinos Leś. Także kolejne loty, które mamy tutaj. Czwarte miejsce dla drużyny Ginter. Hodowcy są, tak jak mówiłem, 20 pierwszych nagradzanych dyplomów. Gratulujemy. Piąte miejsce dla drużyny Robert. Głębi w niebie, lecą, czekamy aż przylet. Szóste miejsce dla Leśnicki. Trzynaste miejsce drużyna Kuszynowie. Na pierwszym planie. Nie, nie. Co wojsko? A on na mnie coś będzie? No jasne. Masz tu gość lepiej do jedzenia. Trzynaste miejsce drużyna Kłoczko Jaworowski. Piętnaste miejsce Markowski-Tumiński. Cały czas to jest na grillu, schodzi na grillu. Szesnaste miejsce dużym powodzeniem Karol i Grzegorz Kubicy. Tutaj państwo przyjmujący, musimy na bieżąco. Siedemnaste miejsce GPX Action.